Itachi Uchiha to postać fikcyjna, ale nafaszerowana dużą ilością ludzkich cech. Nie bez powodu jest jednym z najbardziej ubóstwianych bohaterów uniwersum Naruto, bo wiele osób może się po prostu z nim w jakimś stopniu utożsamić. By udowodnić moją tezę, opiszę wam jego życie po kolei. Był on pierwszym dzieckiem Mikoto i Fugaku i już na bardzo wczesnym etapie poznał bolesny świat przemocy, ponieważ gdy miał zaledwie 4 lata, wybuchła III Światowa Wojna Shinobi, a on tego wszystkiego doświadczał. To, co zobaczył, wywołał u niego traumę, przez co znienawidził jakąkolwiek przemoc, lecz wiedział, jak działa świat i trenował non-stop, aby pewnego dnia wymazać walkę z całego świata. Rok później Itachi poznał dwie ważne dla siebie osoby. Po pierwsze, swojego nowonarodzonego brata Sasuke oraz Shisuiego, najlepszego przyjaciela, o czym w tamtym momencie nie wiedział. Prowadzili oni bardzo dużo konwersacji na poważne tematy, jak na to, że byli bardzo młodzi. W wielu kwestiach także się zgadzali, co oczywiście zbliżyło ich do siebie niesamowicie. Później przypominało to bardziej braterską więź aniżeli przyjaźń, a podczas ataku Kyubiego na wioskę Itachi był sam w domu i opiekował się młodszym bratem, a następnie szukał schronienia wraz z przyjaciółką Izumi. Po wszystkim stosunki pomiędzy władzą Konohy a klanem Uchiha znacznie podupadły, ponieważ niektórzy wierzyli, że to właśnie ten klan jest odpowiedzialny za atak, ponieważ posiadali oni dojutsu umożliwiające kontrolę nad tą bestią. Były to zasadne podejrzenia, ponieważ faktycznie jeden z członków klanu Uchiha przeprowadził ten atak, nie robił tego jednak na zlecenie czy też w porozumieniu z klanem, a zrobił to z własnych pobudek. W każdym razie w ramach bezpieczeństwa Uchiha zostali przeniesieni na obrzeża wioski, co pozwoliło odizolować potencjalny problem, a do tego ułatwiało obserwowanie ich. Jak więc widać już na początku, Itachi przeżył wojnę, traumę, atak na wioskę i jeszcze izolację. Przyznacie, że to nie najlepszy start. Gdy miał on 6 lat, poszedł do akademii, w której okazało się, że jest geniuszem swojego pokolenia, jako że zawsze posiadał najwyższe wyniki z każdej dziedziny, nauczył się wszystkich umiejętności, które starano mu się wpoić, a już po 4 miesiącach nauczyciele bez krzty wątpliwości pozwolili mu na przystąpienie do egzaminu wcześniej, jako że był na tak zaawansowanym poziomie, aby zyskać tytuł genina. Zaczął on wtedy studiować historię świata, aby wynieść z niej lekcje, co zresztą zrobił. Następnie dołączył do drużyny drugiej, gdzie mógł trenować, aby wzbić się na kolejny szczebel, czyli tytuł Chunina. Także jego ojciec wtedy pozwolił mu uczestniczyć w spotkaniach klanów w podziemiach świątyni Naka. Niecały rok później Itachi z łatwością wykonywał najróżniejsze misje na poziom genina, jako że miał w małym paluszku opanowane ninjutsu, ale jego mistrz Yuki Minazuki nie pozwolił mu przystąpić do egzaminu na Chunina. Mimo wszystko drużyna ta miała niezwykłe wyniki na tamte czasy, dlatego też dostali specjalną misję, w której mieli ochraniać Daimyo Ognia podczas jego podróży. Na ich niekorzyść konwój został zaatakowany przez zamaskowanego Obito Uchihę, tego samego, który dokonał ataku na wioskę. Obito zabił na oczach Itachiego jego kompana, Tenme Izumo, przez co młody Uchiha przebudził Sharingana, którego także jak przystało na geniusza, opanował jeszcze w tym samym roku. W anime Itachi wraz z Shisuiem byli na ćwiczeniu, lecz nieoczekiwanie wpadli w wir walki pomiędzy Anbu a Korzeniem, gdzie jak na dwóch małolatów pokazali bardzo dużo i rozpykali Shinobi Korzenia taktyką. Shisui wtedy też nauczył Itachiego tego, że człowiek powinien posiadać własną moralność i starać się patrzeć na wszystko obiektywnie. Niedługo później Itachi miał już lat 10 i Konoha pozwoliła mu samemu konkurować w egzaminie na Chunina i Uchiha zdał. Rok później w wieku lat 11 Itachi dołączył do elitarnego grona Anbu i był on najmłodszym jego członkiem. W anime dołączył do drużyny Rock, gdzie później poznał się z Tenzo i Kakashim Hatake, który był kapitanem. Itachi był zainteresowany swoim dowódcą, jako że ten posiadał Sharingana, mimo tego, że nie był z klanu Uchiha. Zresztą przez kolejne 2 lata pracowali oni ze sobą i wydawało się, że mają ze sobą dużo więcej wspólnego niż tylko dojutsu. Potem jednak Itachi kolejny raz awansował i teraz był w nowej drużynie pod dowództwem Danzo.
Ojciec widział wielki potencjał w swoim synu, uważając, że ten będzie definiował przyszłość całego klanu, a Sasuke postrzegał go jako wzór do naśladowania. Młodszy Uchiha miał też wielkie oparcie w bracie, ponieważ ten go trenował, rozmawiał z nim, chwalił, gdy tymczasem ojciec był dla niego surowy i zawsze porównywał go do starszego brata. Koniec końców Itachi był wręcz gwiazdą klanu Uchiha. Wszyscy go znali, ale tak naprawdę nikt nie rozumiał tego, że nie jest on arogancki z powodu bycia silniejszym od reszty, a wyizolował się ze względu na swoje poglądy, które odsuwały go od walki. Konflikt pomiędzy wioską a klanem Uchiha narastał i ci drudzy postanowili przeprowadzić zamach stanu. Ojciec Itachiego, który był też przywódcą Uchichów, chciał wykorzystać pozycję syna, który jako członek Anbu mógł szpiegować wioskę, jednak Itachi miał świadomość tego, że zamach, którego próbują dokonać, narobi jeszcze więcej szkód, ponieważ inne wioski mogłyby wykorzystać słabą pozycję Konohy i powstałaby kolejna wielka wojna światowa, dlatego został podwójnym agentem i przekazywał informacje Radzie Konohy i trzeciemu Hokage. Prócz głów wioski zwierzył się też najlepszemu przyjacielowi i dwaj panowie doszli do wniosku, że pokoju nie uda się osiągnąć poprzez dialog, dlatego Dojutsu Shisuiego było rozwiązaniem. Kotoama Tsukami, czyli idealne genjutsu, mogło zatrzymać zapędy członków klanu Uchiha, jednakże Danzo nie wierzył w jego intencje i skradł mu oko, więc ten plan się nie udał. Shisui wtedy poddał się, oddał swoje drugie oko Itachiemu i poprosił go, by chronił wioskę i klan, a następnie na jego oczach popełnił samobójstwo, przez co Itachi przebudził Mangekyo Sharingana. Shisui przed śmiercią zostawił notatkę dla klanu, więc już kolejnego dnia trójka klanowiczów zarzucała Itachiemu zamordowanie i upozorowanie śmierci Shisuiego, czego Itachi nie wytrzymał i z łatwością ich pokonał. Po tym akcie spiął się z ojcem i rodzina się podzieliła. Itachi ostrzegał ich, by ponownie rozważyli to, co zamierzają, ale nigdy go nie słuchał. W wieku 12 lat awansował na kapitana Anbu, choć do publicznej informacji podano, że miał 13 lat. Anime poszło jeszcze dalej, gdyż tam Itachi miał swoją trzyosobową drużynę, a nawet porozmawiał sobie z ojcem w świątyni Naka, gdzie Fugaku ujawnił, że posiada Mangekyu Sharingana od III Światowej Wojny Shinobi, ale ukrywał go przed klanem, by ci nie chcieli go wykorzystać do kontroli Kyubiego. Z pomocą Mangekyu Fugaku nawet pokazał Itachiemu, jak mogłoby to wyglądać i poprosił go o pomoc w dokonaniu bezkrwawej rewolucji, ale Itachi doskonale wiedział, że to nie ma prawa się udać, więc ponownie zgłosił się do Rady Konohy, by powiadomić ich o coraz bardziej narastającej chęci dokonania zamachu stanu. Trzeci Hokage jak zwykle chciał negocjować, jednak Danzo miał chudniejsze patrzenie na świat i uznał, że nie ma żadnego rozwiązania, które mogłoby zatrzymać Uchichów, nie zabijając ich. Mógł ich też po prostu nienawidzić. Danzo przedstawił swoje poglądy Itachiemu i dał mu dwa wybory, gdzie żaden nie był dobry. Mógł albo wesprzeć zamach stanu, co spotkałoby się najpewniej z wybiciem i klanu Uchiha i wielu pozostałych shinobi Konohy, albo dokonać rzezi klanu, dzięki czemu jego brat mógłby przeżyć. Wybrał oczywiście tę drugą opcję. Wybór, choć był dla niego oczywisty, to dręczyło go poczucie winy, wiedząc, czego musi dokonać i że Shisui z pewnością by skrytykował i znienawidził go za to, że zniszczył swój klan. Podczas przygotowań do rzezi Itachi spotkał Tobiego, którego uznał za Madarę Uchihę i aby bronić wioski, zaproponował mu, że może pomóc mu zniszczyć klan Uchiha w ramach zemsty za porzucenie dekady wcześniej, jeśli ten nie zaatakuje wioski, na co się zgodził. Zaledwie jedną noc Itachi i Tobi zabili wszystkich poza Sasuke. Itachi osobiście zabił swoich rodziców, ale ci nawet się nie sprzeciwiali. Powiedzieli mu, że są z niego dumni i by opiekował się Sasuke. Oczywiście już wtedy czuł straszny żal przez to, co robi i chcąc się ukarać za to, co popełnił, postanowił postawić się w roli złoczyńcy, a więc celowo zszargał psychikę brata, by ten go nienawidził i chciał pomścić rodziców i klan. Dodatkowo skłamał go, że wybił klan, bo chciał sprawdzić swoje umiejętności i że nigdy nie kochał Sasuke. Wręcz zachęcał go, by ten stał się silny, jeśli potrafi, by pewnego dnia go pokonać. Młody chciał to zrobić od razu, wtedy przebudził Sharingana, ale zemdlał na skutek tego wszystkiego, co się stało, widząc jeszcze, że Itachi płakał z wyrzutami sumienia, choć wyparł to z pamięci.
Zanim Itachi opuścił wioskę, zagroził Danzo, że ujawni sekrety Konohy, jeśli ten tknie Sasuke, a także zgłosił trzeciemu Hokage wykonanie misji i poprosił, by ten zaopiekował się Sasuke, co zadeklarował się zrobić. Itachi opuścił wioskę jako zdrajca, ale też dalej działał jako szpieg Konohy, gdzie starał się trzymać Akatsuki z dala od wioski. W anime dwójka jego podopiecznych z Anbu chciała go zabić, jednakże zabili się nawzajem, jako że Itachi rzucił na nich genjutsu. Po tym opuścił wioskę na dobre. Zanim przejdę dalej do jego historii, chciałbym zaznaczyć, że Itachi miał grubo przewalone przez całe dzieciństwo. Już nawet pomijając fakt, że miał około 12 lat, bo w tym anime dzieci mają głębsze przemyślenia niż niejeden dorosły. Wiek nie ma większego znaczenia, bo poziomu tragedii życiowych nie można hierarchizować. Coś, co dla jednego jest błahe, dla innego może być istnym piekłem. Dodatkowo non-stop miał wątpliwości. Działał jako szpieg, prawie ciągle miał związane ręce. Z jednej strony chciał uniknąć jakiejkolwiek przemocy, z drugiej strony w świecie, którym żył, musiał jej używać, by nie tyle przeżyć, co coś zmienić. Wybory, których dokonał, nie były idealne, co sam zresztą stwierdził, i choć wielu powie, że no, pokazanie małemu dziecku, jak zabija się jego rodziców, mogłoby być nieco przesadzone, to po pierwsze, choć zawsze było wiadomo, że zabijanie jest złe, to kiedyś było na to większe przyzwolenie. Ludzie się z tym bardziej oswajali, a po drugie efekt został osiągnięty. Itachi nadał cel i zmotywował Sasuke do tego, by stał się kimś potężnym. To były radykalne środki, ale szczerze uważam, że pozostawienie Sasuke bez odpowiedzi, nawet tej fałszywej, byłoby dużo bardziej druzgoczące. Zresztą w pełni rozumiem efekt podwyższonej motywacji, gdy życie jest gorsze. Sam mam tak, że czym gorsze i cięższe jest moje życie, tym bardziej się staram, by tak nie było. No i do tego wszystkiego dochodzi jeszcze kwestia niezrozumienia. To jest prawdziwa samotność. Nikt nie potrafił zrozumieć jego punktu widzenia, a gdy ktoś taki się znalazł na jego drodze i zdążyli się zaprzyjaźnić, to ten zrobił jedną z najgorszych rzeczy. Zostawił go z tym wszystkim samego. Jakby walić Shisuiego, ale wiedział, jak ważny jest dla Itachiego, a i tak to zrobił. I możecie porównać sytuację zabicia rodziców Sasuke na jego oczach do popełnienia samobójstwa Shisuiego na oczach Itachiego, ale to tylko pozornie podobne sytuacje. Itachi zrobił złe rzeczy, ale poniósł za nie konsekwencje, które wydają się znacznie większą katorgą niż dość szybka śmierć i uchylenie się od odpowiedzialności. Nie wiem, czy kiedykolwiek doświadczyliście tego typu samotności, w której nikt was nie rozumie. W sumie nie wiecie, po co tu jesteście. Najłatwiej byłoby to zakończyć, ale koniec końców gracie kogoś innego, udając, że w sumie jest spoko. Ale prawda jest taka, że nie znajdujecie zrozumienia. Ja doskonale to rozumiem, a więc i potrafię wyobrazić sobie potworny ból Itachiego, który przeżył tak prawie całe życie. Mimo tego, że to tylko fikcyjna postać. Wracając jednak do jego historii, to w anime początkowo był partnerem Juzobiwy, z którym radził sobie całkiem dobrze. Widać było, że nawet go polubił, bo gdy otrzymali misję w Kraju Wody, gdzie zostali zaatakowani przez Oininów i Yagure, który doprowadził do śmierci Juzo, Itachi przejął się jego śmiercią do tego stopnia, że po raz pierwszy użył Amaterasu. Niedługo potem Orochimaru chciał ukraść ciało Itachiego, aby posiąść Sharingana, ale członek Uchiha bardzo go szybko pokonał i odciął jego lewą rękę, aby nie mógł się wydostać z genjutsu. Po tym Kisame został nowym partnerem Itachiego w Akatsuki i obydwaj panowie byli znani z tego, że zabili swoich rodaków. Także Itachi uczestniczył w rekrutacji Deidary, którego pokonał za pomocą genjutsu, przez co młody, energiczny blondas poprzysiągł mu zemstę. Pain dowiedział się w międzyczasie, że Orochimaru próbował zniszczyć Konohę i chciałby ktoś to zbadał, i wtedy Itachi zgłosił się na ochotnika, aby sprawdzić, czy wszystko jest okej z Sasuke. Oczywiście nic nie mówiąc o tym Akatsuki. Jako że Itachi znał zarówno wioskę, a także był z Anbu, infiltracja wioski miała być prostsza, jednakże Kakashi Hatake zauważył obecność Kisame i Itachiego, dlatego wysłał Asume i Kurenai, by ci dowiedzieli się, czego chcą. Shinobi Konohy nie są w stanie nawet lekko zagrozić drużynie Akatsuki i gdyby nie pomoc Kakashiego, najpewniej by tam zginęli. Tam właśnie pierwszy raz widzimy Tsukuyomi Itachiego, które użył na Kakashim, co kompletnie go obezwładniło, ale jeszcze przez jakiś czas był w stanie chociażby rozmawiać i wprost wyjawił, że wiedzą o ich zamiarach, czyli schwytaniu dziewięcioogoniastego.
Itachi i Kisame chcieli schwytać Kakashiego, aby dowiedzieć się, co jeszcze wie, a jego kompanów zabić, jednakże ponownie ktoś przychodzi na pomoc, czyli w tym przypadku Gai, który walczy z Kisame. Itachi i Kisame uznali, że to strata czasu i po prostu się wycofali. Tak naprawdę jednak Itachi wciąż był szpiegiem Konohy, o czym nikt nie wiedział, a gdy upewnił się, że Sasuke jest cały i zdrowy, pozorował ściganie Naruto. Blondasem opiekował się Jiraiya, więc Itachi użył genjutsu na Emi, aby ta odciągnęła jego uwagę. Plan się częściowo udał, ponieważ zastali Naruto samego w pokoju i prawie go mieli, jednakże Sasuke, usłyszawszy o powrocie swojego znienawidzonego brata, postanowił go zaatakować, co nie zrobiło wrażenia na Itachim, a do tego złamał mu nadgarstek i rzucił na niego Sukuyomi, którym pokazał mu dzień, w którym dokonała się rzeź klanu. Nie chcąc walczyć z Jiraiją, postanowili się wycofać i pomimo próby powstrzymania ich, Itachi bez większego trudu wydostaje się z pułapki. Po latach, gdy znamy już prawdę, wiemy, że cała ta podróż do Konohy była jedynie przypomnieniem dla Danzo, że Itachi ciągle czuwa, więc musi trzymać się z dala od Sasuke. Dla niektórych postać ta może być niespójna, bo jak to chciał chronić młodszego brata, a serwował mu psychiczną i fizyczną przemoc, jednak Itachi miał z pewnością świadomość, jak działa Sharingan. Nienawiść go rozwija, a mając oko Shisuiego, mógł odwrócić jego złe intencje. Około 2 lata później następuje kolejne starcie pomiędzy Shinobi Konohy a drużyną Akatsuki. Kisame walczy z drużyną Gaia, a Itachi walczy z drużyną siódmą. Tak naprawdę Itachi i Kisame byli sobowtórami stworzonymi przez technikę Nagato i posiadali zaledwie 30% czakry oryginałów, jednak to wystarczyło do opóźnienia Konoshan, by można było w spokoju zapieczętować jednego niastego. Mimo osłabienia członka Uchiha, był on w stanie rzucić genjutsu na Naruto, by pokazać mu, jak bardzo nie potrafi ochraniać swoich przyjaciół i że nie jest w stanie sprowadzić Sasuke do wioski. Moim zdaniem była to odwrócona psychologia, żeby jeszcze bardziej zmotywować Naruto i utwierdzić go w przekonaniu, że właśnie tego chce. W każdym razie ostatecznie imitacja Itachiego została pokonana przez Odame Rasengana, więc co ciekawe, była to chyba pierwsza i ostatnia śmiertelna ofiara Naruto. Następnie chwilę przed pieczętowaniem kolejnej ogoniastej bestii, tym razem czteroogoniastego, Akatsuki dostaje informację o tym, że Sasuke zabił Orochimaru, a teraz ściga Itachiego. Po ekstrakcji Son Goku, Tobi i Deidara ścigają Sasuke i toczą z nim pojedynek, choć tak naprawdę Tobi jest tam bierny. W tej walce Deidara popełnił samobójstwo, niszcząc wszystko dookoła, więc Akatsuki założyło, że wszyscy trzej panowie zginęli w tej bitwie, a nawet Kisame stwierdził, że Itachi jest teraz ostatnim Uchiha, lecz ten stwierdził, że Sasuke nadal żyje, a nawet jeśli by tak nie było, to jest jeszcze co najmniej jeden inny Uchiha i miał tu na myśli oczywiście Tobiego. Niedługo później Itachi miał świadomość, że dużo czasu mu na świecie nie zostało przez chorobę, dlatego wysłał klona, którego zadaniem było znalezienie Naruto. To się udało. Blondasek od razu przyszedł do ofensywy, jednak Itachi chciał tylko porozmawiać. Pytał go głównie o Sasuke, kim dla niego jest, ile dla niego znaczy i co zrobi, jeśli postanowi on zaatakować wioskę. Naruto stwierdził, że jest bratem Sasuke, lepszym niż Itachi i nawet jeśli ten postanowi zaatakować wioskę, to Naruto ją ochroni, nie zabijając przy tym Sasuke. Choć to naiwne stwierdzenie, to Itachi był zadowolony z tej odpowiedzi, a nawet pomaga Naruto, dając mu jednego ze swoich kruków, który ma wszczepiony Mangekyou Sharingana Shisuiego, zaprogramowanego w ten sposób, by rzucić Koto Amatsukami na kogokolwiek, kto ma oczy Itachiego i będzie chciał zagrozić Konoszce, jako że spodziewał się tego, że Sasuke przeszczepi sobie jego oczy w celu przebudzenia Eternala, a po tym może dowiedzieć się prawdy o rzezi klanu, dlatego też będzie chciał zniszczyć Konohę. Następnie Itachi z pomocą swojego klona wabi Sasuke do kryjówki Uchiha, w której stoczą ostateczną walkę. Tutaj zaczyna się i kończy dość dopracowany plan Itachiego. Opowiada on Sasuke o Tobim, o tajemnicach Mangekyou Sharingana, a nawet o jeszcze lepszym Eternalu, choć uznaje, że jego młodszy brat jest za słaby, jeśli do tej pory nie przebudził Mangekyou, ale i tak postanawia pozornie ukraść jego oczy, żeby zdobyć Eternala. To wszystko działo się w genjutsu, z którego udało się wyjść Sasuke i dopiero wtedy zaczęła się prawdziwa walka. Zanim jednak do niej przejdziemy, zobaczmy, jak dobrze Itachi to wszystko zaplanował. Poniżył Sasuke, uznając
znając, że ten jest słaby. Skłamał go, że chce zdobyć jego Sharingana w celu uzyskania Eternala, dzięki czemu on sam najpewniej by go chciał, a jeszcze wcześniej zabezpieczył wioskę, dając Naruto oko Shisuiego. Jednocześnie znowu dał mu motywację do bycia silniejszym, ale też chciał cofnąć całe zło, które mu wyrządził wcześniej. Big Brain Time. Walka szybko przenosi się na zewnątrz, gdzie chłopaki na zmianę popisują się zdolnościami ninjutsu, które mają najmniejsze znaczenie w tej walce, choć wyglądały dobrze. Chociażby pierwszy raz widzimy Kirin, którego użył Sasuke, a Itachi przeżył atak tylko dzięki Susanoo. Wraz z potężnym awatarem Itachi zbliżał się do Sasuke, który w akcie desperacji, nie posiadając prawie już żadnej czakry, aktywował swoją przeklętą pieczęć, którą uwolnił Orochimaru. Wężowaty chciał przejąć ciało Sasuke, ale Itachi przebił go mieczem Totsuka, ponownie go pieczętując, a jednocześnie usuwając z ciała Sasuke przeklętą pieczęć. Po tym wszystkim Itachi kontynuował spacer do Sasuke, ciągle kłamiąc, że chce jego oczu, ale w międzyczasie jeszcze zaczął kaszleć krwią, gdyż był na wyczerpaniu przez chorobę i zmęczenie, ale ostatkami sił doszedł do Sasuke, pukając go w czoło jak za dawnych lat, co było tak naprawdę sposobem, by zapieczętować w jego oczach Amaterasu, zaprogramowane na to, by zaatakować Tobiego, który zbliży się do Sasuke. Później Itachi zmarł, ostatni raz za życia, uśmiechając się do niego. Jednakże, jak wszyscy oglądający anime do końca lub czytający mangę, wiedzą, że to nie jest koniec historii Itachiego, ponieważ na wojnę został wskrzeszony wraz z wieloma innymi świetnymi shinobi. Itachi został sparowany z Nagato i po prostu podróżując z miejsca na miejsce rozmawiali o tym, jak tak naprawdę non-stop byli manipulowani przez Tobiego, choć prawda jest taka, że bardziej Nagato aniżeli Itachi, jako że ten był podwójnym agentem. Teraz jednak ponownie byli kontrolowani, ale przez Kabuto. W pewnym momencie natrafili oni na Naruto i Killera B. Wtedy też się okazało, że Naruto potrafi używać trybu czakry dziewięcioogniastego, a Kisame nie żyje, jako że Killer B dzierżył same Hade, a dodatkowo to, że Sasuke współpracuje z Akatsuki i chce zniszczyć Konohę. Itachi i Nagato walczyli z dwoma Jinchuriki, ale tak naprawdę nie chcieli tego robić, więc wykorzystywali to, że mogą rozmawiać i podpowiadali im, jak ich pokonać, co za ataki teraz wykonują i tak dalej. Wtedy też Itachi postanowił wyzwolić się z kontroli Edo Tensei za pomocą Kruka, który znajdował się w Naruto. Zaprogramowany Sharingan miał prawo zadziałać, jako że obydwa warunki zostały spełnione, ponieważ Itachi, posiadał swoje oczy, a dodatkowo był pod kontrolą Edo Tensei, zagrażał światu, a co za tym idzie Konoszce. Mając pełną kontrolę nad swoim ciałem, nie odczuwając już skutków ubocznych choroby, miał więc większe pole do popisu. Razem z Naruto i Killerem wspólnie pokonali Nagato, którego Itachi zapieczętował mieczem Totsuka, a następnie zniszczył Kruka i oko Shisuiego swoim Amaterasu, aby nie wpadł w niepowołane ręce. Wtedy też powierzył nawrócenie Sasuke Naruto, a sam postanowił walczyć z Kabuto, aby przerwać jego technikę. Nagato jeszcze przed zapieczętowaniem zdołał zlokalizować miejsce, gdzie znajduje się Kabuto, a więc Itachi tam zaczął podążać i przypadkiem po drodze trafił na Sasuke. Młodszy brat udał się za nim i zadawał mu pytania, na które Itachi nie chciał odpowiadać, bo czuł wyrzuty sumienia i przyznał Sasuke, że popełnił wiele błędów, manipulując nim, chcąc, by ten przez nienawiść stał się silny, i tak naprawdę wyszło to spoza jego kontroli. Bracia podążyli razem i znaleźli Kabuto, którego Sasuke chciał zabić, jednakże Itachi wyjaśnił mu, że do deaktywacji Edo Tensei potrzebuje, by Kabuto był żywy, a więc młodszy brat się zgodził pod warunkiem, że Itachi z nim porozmawia. Walka trwa, a Kabuto próbował przeciągnąć Sasuke na swoją stronę, tłumacząc mu, że Itachi manipulował i kłamał go od wielu lat, a Itachi potwierdza to, ale obiecuje, że powie coś ważnego Sasuke, jak uda mu się rzucić Izanami na Kabuto. Technika rzeczywiście została z sukcesem wykonana, a jedynym wyjściem z tej pętli jest zaakceptowanie losu Kabuto, ale zanim to zrobi, to Itachi zmusza go poprzez genjutsu, aby ten dezaktywował Edo Tensei. Podczas wykonywania ręcznych pieczęci przez Kabuto, Sasuke tłumaczy Itachiemu, że nie wybaczy Konoszce za to, że starszy brat musiał dokonać takiego nieludzkiego wyboru, i nawet jeśli Itachi go poprosi, by ten się nie mścił na wiosce, to ten zamierza to zrobić.
Edo Tensei przestaje działać i ciało Itachiego zaczyna się rozpadać, a on sam jeszcze przyznaje się do wszystkich błędów, jakie popełnił i zbliża się do Sasuke, ale tym razem zamiast standardowo puknąć go w czoło palcami, zbliża swoją głowę do jego, mówiąc, że będzie go kochał niezależnie od tego, co ten wybierze. To jest faktyczny koniec Itachiego. No i jak na wykreowaną postać, to musicie przyznać, że jest on napakowany bardzo dużą ilością ludzkich cech. Przede wszystkim to, co mi w nim zaimponowało, to dobro. Pomimo, że robił złe rzeczy, to po to, by nakierować w pewną stronę swojego brata. Patrząc na jego historię i analizując ją, robi się po prostu smutno, widząc, jak wiele cierpień musiał znieść. Zaniechał tak naprawdę własne dobro, własne życie, aby poświęcić się dla kogoś innego. Był nielubiany, nienawidzony, ścigany za wybór mniejszego zła, a to wszystko po to, by Sasuke mógł przeżyć i stać się silnym, gdy jego już zabraknie. Nie trudno w życiu realnym znaleźć takich szarych Kowalskich, którzy poświęcają tak naprawdę wszystko, żeby zapewnić dobrobyt komuś innemu. Oczywiście czym innym jest pracowanie po 12 godzin dziennie, aby zapewnić rodzinie dobrobyt, a czym innym psychiczne i fizyczne tortury na młodszym bracie, no ale czasy Naruto można by porównać do jakiegoś średniowiecza. Było większe przyzwolenie na zło. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że Itachi posiadał świadomość swoich błędów i wad. Doskonale rozumiał, że nie wszystkie jego decyzje są dobre, być może nawet żadna. Patrząc chociażby na moje otoczenie, to bardzo nietypowe cechy. Zazwyczaj ludzie są święcie przekonani, że wszystko potrafią najlepiej, inni to są głupi, a to, że mi się nie udało, to wina kogoś wyżej postawionego. Przykładów z realnego życia takiego mazania się mógłbym wymienić kilkanaście, ale biorąc na tapet Naruto, to tutaj macie Kabuto, który jest po prostu baranem. Co prawda rozwijającym się, ale nie potrafił przyznać się do tego, że może coś robi w życiu źle, że w niektórych aspektach nie domaga. Itachi nie jest ewenementem tylko w Naruto. Jest on wyjątkowy, nawet jeśli patrzy się na niego poprzez pryzmat świadomości swoich niedoskonałości i braków. Nie studiowałem żadnych badań, ale coraz częściej mam wrażenie, że jest to cecha ludzi, którzy coś osiągnęli. Chociażby właśnie przez to, że wiedzą, gdzie popełniają błędy, analizują je i starają się je jakoś poprawić. Być może decyzje Itachiego nie były najbardziej moralne, nie były dobre, lecz mi w zupełności starcza to, że pomimo tego, że miał siłę, żeby wyrządzić naprawdę wielkie zło, nie skręcił w tę stronę. Realizował cel, który obrał i do tego miał plan B, jeśli plan A by nie wypalił.